sprawą zasadniczą przy podejmowaniu decyzji, czy udać się do lekarza zajmującego się medycyną estetyczną, jest ocena, która nie jest sprawą prostą, czy to już czas. Często pada pytanie, czy nie za wcześnie, czy nie lepiej poczekać, czy może to, że robimy jakieś, poddajemy się jakimś zabiegom, spowoduje, że w przyszłości z naszym wyglądem będzie no, gorzej, że będziemy wyglądać nie tylko nie lepiej, ale będziemy wyglądać gorzej. Odpowiedź jest dosyć prosta. Generalnie poprawiamy swój wygląd, zwracamy się do lekarza zajmującego się medycyną estetyczną wtedy, kiedy zaczynamy się sami sobie w lustrze nie podobać. Kiedy zaczynamy dostrzegać pewne problemy czy pewne defekty w swoim wizerunku, w swoim wyglądzie, zaczyna to nam przeszkadzać. Nie ma co czekać na później, nie ma co odkładać na jakiś inny czas. Sensowne wydaje mi się udać do lekarza, któremu się zaufa, bo on będzie przewodnikiem i on jest przewodnikiem pacjenta w świecie, no dosyć skomplikowanym już aktualnie, w świecie estetyki medycznej. Niestety w medycynie estetycznej jest dużo mitów, jest dużo przekłamań, które powodują, że decyzja danego pacjenta jest często nie jest obiektywna, nie jest sensowna z medycznego punktu widzenia. Pierwszą zasadniczą sprawą znaleźć sobie lekarza, któremu się zaufa i który będzie, tak jak wspomniałem wcześniej, przewodnikiem w tym świecie medycyny estetycznej. Wspólnie oceniamy, warto coś poprawić, czy nie ma sensu niczego poprawiać. Trzeba mieć tą świadomość, że tak jak starzenie jest procesem nieuniknionym, nie odnaleziono, nie wynaleziono remedium, czy jakiegoś leku, jakiegoś panaceum na starzenie, możemy przez nasze, czyli wspólne działanie lekarza i pacjenta, to starzenie uczynić łagodniejszym, mniej traumatycznym. Możemy spowodować, że będziemy mieć pewność, że to, co zrobiliśmy, miało sens i że to ma służyć naszemu wyglądowi, to raz, ale druga sprawa, ogromnie istotna, że to nam nie szkodzi. Bo to, że się poprawia wygląd, nie oznacza, że nigdy nie idą żadne problemy, które mogą się ujawnić za jakiś czas.